Witajcie. Dzisiaj komputer klienta. Zobaczymy, jak będzie postępowała praca i zobaczymy, co będzie przedstawiał dokładnie film. Na pierwszym planie na pewno chciałbym pokazać, jak się zabieram do diagnozy takiego sprzętu. Komputer ze zgłoszeniem, że żyje swoim życiem. A to się wyłącza, a to się tam resetuje. Wszystko. Wszystko, co może być. Komputer na pewno jest zabrudzony. Czy bateria coś działa? Coś tam działa. Więc już się uruchamia. Cyk. Zasilacz i tak podłączę, bo nie wiem, w jakim stanie jest ta bateria. No i tak. Klient powiedział, że on już sobie reinstalację tego systemu robił. Ale po 2-3 dniach problem wracał. Tak więc... ale wspominał też, że komputer się przegrzewa. Znaczy przegrzewa, że bucha ciepłym powietrzem. No zobaczymy, tak? Bo dla jednego to, co dla innych jest normalne, to już będzie gorące, a to, co jest gorące, będzie zimne i w ogóle. No zobaczymy. Okej, gdzieś tam mam jakieś hasło. O, nawet do tego profilu. No i cóż, no i zobaczymy, tak? Niech chwilę popracuję, ja odpalę jakiegoś może Everesta, znaczy Everesta na pewno, tak? HD Tuna. No zobaczymy, czy coś nam tam pokaże z tym dyskiem i jakie są ogólnie temperatury w tym komputerze panującym. No jak na razie nic za gorąco tam nie czuć, tak? Czy słychać wentylator w ogóle? Słychać, jak sieczkarnia chodzi. No więc okej. Zobaczmy w międzyczasie, jakie komputer ma parametry. W sumie są wypisane, aczkolwiek może coś było modyfikowane. Jeżeli jest możliwość, zawsze ja wolę to zrobić bezpośrednio w systemie, znaczy sprawdzić. No tak, Pentium Dual Core 2.1 na rdzeniu, 3 giga zainstalowanej pamięci RAM, grafika pewnie nie była zmieniana. To Radeon HD 4570. No, nieźle to wygląda. Nie powinno chodzić jakoś strasznie badziewnie. Ja sobie co chwila sprawdzam, czy ta temperatura coś tam zaczyna być jakaś niepokojąca. Cyk. No póki co komputer chodzi w miarę płynnie. Znaczy w miarę. Chodzi płynnie. Wszystko sobie otwiera i tak dalej. Aha, jeszcze zapomniałem zerknąć na sterowniki. Chociaż już... Znaczy pytanie, czy... Nie, no jest Windows 7. Klient powiedział, że komputer ma 10 lat. Chyba lekko przesadził, bo... Czy Windows 7 ma już 10 lat? Ciężko mi się pod tym podpisać, aczkolwiek może ja nie jestem tym, który stara się to wszystko spamiętać i tak dalej, ja po prostu naprawiam komputery, tak? Do tego żadne daty nie są mi potrzebne. Dobra, wszystkie sterowniki widziałem są, tak więc zapewne było robione z partycji recovery, bądź tam z płytki. No i dobra, odpalamy magicznego pendraka. Najpierw sobie zrobimy Everesta, żeby on gdzieś tam jakoś już mi zaczął w tle działać. O, klawisz sobie fruwa. No, to ewentualnie później. Cyk. Dobra, okej. Sensor klik. Może być kwestia
Ci gdzieś mi się tu włączył jeszcze jakiś. Tyryryryn. Aj, dobry. Włączyłem nie to, co trzeba. Już tak na pamięć trochę robiłem, a trochę mi się pozmieniały drzewka. No ale tak, to powinien być ten Everest, o którego mi chodziło. Przedtem odpaliłem Aidę, ja z Aidy nie korzystam, jakoś mi tam nie podchodzi, tak? Nie no, co jest? Co jest Everest? Kurde, naściągałem tego syfu i teraz mi tak... Co włączenie, to zawsze nie trafię w to, co trzeba. Dobra, tamten się uruchamia pomału. Gdzieś mi tu teraz, o dobra, jest. HDTU, o. O to mi chodziło. Sprzęt, to. Komputer, czujnik. Coś tam zaczyna pomału być ciepłe, ale ja wiem. No ale faktycznie komputer trochę pochodził i zaczął zwalniać. Dobra, mamy tu już czujniczek odpalony z Everesta. Dobra. No, jakoś nie widać, żeby coś tutaj tam strasznie było. Dysk 31 stopni. Karta graficzna 46, 47. Procesory odpowiednio, pierwszy rdzeń 37, drugi 41. No ale komputer jest praktycznie w stanie spoczynku, tak? Nic nie robi. Więc dobra, Everest niech będzie odpalony. Oj, 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 co mi się tu dzieje? Dobra, zobaczmy, niech on się sobie tam uruchamia. MS config. No, rusz. No dobra. I tak, HDTune na szybko. Tak za bardzo w ten, że tak powiem, w tą rozpiskę z HDTune, to tak wierzę umiarkowanie, tak? No bo jakoś wolę sprawdzić stan dysku, czy tam chociażby same bad sektory, tak? Jakimś programem, którego dłużej używam, tak? Ja generalnie używam HDD regeneratora już bardzo długo. Jakoś mi się sprawdza. Status dysku jest na warning, więc coś z nim tu jest pewnie nie tak. Ale dobra, zerknijmy. Przepracowane ponad 7600 godzin i startów blisko 8000, tak? 7977, tak? Moje dyski mają po 10 tysięcy i chodzą, tak? No ale pytanie, jak on był użytkowany. Tak więc może być... Aj, kurde, wyłączyłem.
Chociaż, no dobrze, wyłączyłem, bo ja i tak będę sprawdzał to innym programem, tak? Tak więc chciałem tylko tak powierzchownie, czy jest się czego czepiać. No, jest to jakiś punkt zaczepienia na pewno. I teraz jeszcze zainstaluję tu 3D Marka z 6 roku, tak więc no już dosyć leciwe. Ale jeżeli komputer ma się nagrzeć, to się nagrzeje. Serwis, diagnostyka, system, 3D Mark. To chwilkę zajmie. Mogłoby to szybciej działać, no ale cóż. No dobra, temperatury już widocznie większe, tak? Procesor gdzieś tam na poziomie 60%, grafika 56%, dysk 35%. Z tyłu również czuć już wyższą temperaturę. Tak więc, no dobra, odpalałem. Tak więc, no mamy czego? Mamy jakieś punkty zaczepienia, tak? Zobaczymy, jak będzie wyglądało, kiedy już ten 3D Mark w końcu się zainstaluje, jakoś się uda to zrobić. No i wtedy coś tam będziemy działać. Ja dzisiaj, znaczy dzisiaj, na filmiku nie będzie pokazana naprawa, a bynajmniej nie w tym momencie. Może sobie później jakoś nagram to, jak już będzie się skanowało i tak dalej, jakoś to może zmontuję, coś mi jakoś tak naszło, że mógłbym te filmiki zacząć robić jakoś tak trochę bardziej z jajem, chociaż no nie za bardzo mam na to czas, więc nie chciałbym nic obiecywać. Aczkolwiek na pewno po tej takiej wstępnej diagnozie, którą teraz dokonuję, tak, której teraz dokonuję, na podsumowanie filmiku powiem, co będę sobie teraz działał, co będę chciał zrobić, co sprawdzić dalej. Jezu, pewnie słyszycie te upierdliwe piszczenie, nie piszczenie. Sąsiad robi remont. No ale cóż, tak się żyje w bloku. A wracając do tematu, na podsumowanie filmu opiszę, co mam zamiar kolejno zrobić w tym komputerze. No i zobaczę, jaki będzie tego efekt, chociaż no o, ruszyło. Chociaż wydaje mi się, że może być no główny problem związany z dyskiem, to że się przegrzewa, znaczy to też niedobrze. Dla jasności. Ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa uszkodzonych sektorów i tak dalej. Jeżeli ich będzie za dużo, to nie będzie sensu już tego naprawiać, bo tam jeżeli to są jakieś pojedyncze sztuki, to można sobie podłatać programem, tak, chociażby jak HDD regenerator. Tak, ja wiem, że zaraz ktoś mi napisze, o nie, to nic nie daje, to badziew, to i tak się odnawia. Oczywiście, jeżeli tych bad sektorów jest, że tak powiem, wpyte, czyli dużo, to nie ma sensu ich naprawiać, tak? Ale jeżeli to są moje pojedyncze sztuki, nie obok siebie, no to z praktyki powiem wam, a moja praktyka to jakieś tam 15 lat, no, znaczy ogólnie z programem HDD Regenerator znam się jakoś krócej, tak? Aczkolwiek no, przy komputerach już mniej więcej tyle siedzę. Więc ten mój staż, zarówno z używaniem regeneratora, jak i nieużywaniem, a ogólną naprawą komputerów, pozwala mi sądzić i stwierdzić fakt, gdyż iż uszkodzonych sektorów jest mało, wtedy ten program daje radę. Na co ja oczywiście dla klienta daję taką gwarancję rozruchową, można powiedzieć. No i tyle, tak, no bo
Nie ukrywajmy, to jest krok w stronę klienta. Łatwo jest powiedzieć, panie, trzeba wymienić dysk, cyk, tutaj dysk, tyle, robota, tyle. I już, tak? To... No łatwo, tak? No i okej, okay, i kasa wpadnie, tak? No bo klient zapewne się zgodzi. Aczkolwiek fajnie jest wychodzić dla tych ludzi trochę tak naprzeciw. Wiadomo jak jest, każdy liczy hajs, tak? Więc postarajmy się pomóc te pieniądze jakoś zatrzymać w portfelu, tak? Jeżeli nie trzeba wydawać, to nie wydajemy, no, no i tyle. Ojejku, co mi się tu nie otwierało? Znaczy ja nie otwierałem. Dobra, jest. Jeżeli dysk po naprawie mimo wszystko ulegnie uszkodzeniu, bądź te bad sektory się odnowią w krótkim czasie, no to wiadomo, tak? Żadnych pieniędzy od klienta wtedy nie biorę, tak? Znaczy żadnych. Wtedy decydujemy się zazwyczaj na wymianę dysku, wymieniamy dysk i ta kwota, którą klient musi zapłacić, jest pomniejszona o kwotę, którą już skasowałem przy poprzedniej naprawie, tak, tego dysku, bo de facto naprawa nie przyniosła skutku. Tak się sprawy mają. Dobra. Ja tu sobie reklamkę wyłączę, bo mi filmik zasłoniło. Okej. Temperaturki są. Dysk przeskoczył na 41 stopni. Grafika 64. Procesor na 70. Tak więc... No i czuć. Tak, na pewno to czuć. Dobra, ja tam miałem się sobie... Dobra, jak mi się to zainstaluje, Later, wystarczy mi startówka. Cyk. Miałem sprawdzić, co tam jest w rozruchu tego systemu. I zobaczymy, jak te temperatury będą się miały po teście 3D markiem. No nie ma tu Bóg wie czego. Jest, widziałem też antywirus zainstalowany, więc bazę sygnatur wirusów z wczoraj, z przedwczoraj. Więc w miarę aktualnie to wszystko wygląda. Więc, no mówię, zobaczymy, jak będzie sprawa się miała do tej temperatury. No widzę, że ona idzie w górę ciągle. Tak więc jest to na pewno dobry punkt zaczepienia razem z tym dyskiem. Więc no teraz pozostaje nam odpalić animację w 3D Marku, popatrzeć sobie na nią i na podsumowanie zerknąć, jak będą wyglądały temperatury. Was trochę obniżę. Jak nie będę go rozkręcał, to komputer przecież stoi ciągle w tym samym miejscu. Cyk. FPS-ów, 5 FPS-ów, 7, 5. No, do płynności daleko. Aczkolwiek już słychać, jak zaczyna hajcować wentylator. Tak więc... Znaczy nie musi to być oznaką tego, że jest zabrudzony, po prostu karta graficzna zaczyna działać na wyższych obrotach, tak samo procesor i cała reszta. Temperatura skacze, na diody, które to mierzą, dają sygnał do BIOS-u, który z kolei steruje obrotami wentylatora, no i stąd to wynika, tak? No ale... Czuć, naprawdę czuć, że jest cieplej.
Dobra, póki teścik sobie idzie, to ja zadziałam tutaj, bo czekam na zaksięgowanie przelewu, żeby móc nadać paczki, ale coś się w tych paczkomatach chyba, no, jakoś nie za płynnie to wszystko działa. Niby płatność przez PayU, a tutaj coś mi się wydaje, że dzisiaj nie wejdzie. No dobra, słuchajcie, zobaczymy jeszcze ten test do końca. No i zamkniemy tego 3D Marka, tak? Już nie ma sensu dalej go kotłować, chociaż tam chyba w kolejnej animacji, albo już w ostatniej, jaka będzie, jest jeszcze test procesora, tak? To jest również bardzo istotne. No ale cóż. No w sumie. No, po tym to wyłączymy. Zobaczymy, jak się mają temperaturki. Mi zostało jeszcze 7 minut na karcie, znaczy na karcie do nagrania, tak? Więc może jeszcze wtedy szybciutko zdemontuję go, żeby zobaczyć, co się dzieje w tym chłodzeniu. O, i to będzie dobry plan. Znaczy, to jest dobry plan. Klik, dobra, starczy tego. Cyryk, procesor 93%, znaczy jak się zamknął 3D Mark, to było 95, już teraz spada, tak? Grafika na poziomie 80% stopni, no dysk 45 to pójdzie. Tak więc, no, temperatury są. Ok, dobra, pierwsze co... No. Zamykaj się. Diable. Wyłączony. Cały gorący.
Cieplutki. Cieplutki. Wszystko jeszcze sprawdzę pod pamięciami. Cyk. To już widać, że komputer na pewno do najczystszych nie należy, przynajmniej z tego, co się dzieje w środku. No, cyk, cyk, cyk. Śrubki podkurzam, że ich nie widzę. Cześć, dzisiaj ciąg dalszy filmiku z Acerem 5732Z. Pierwszą część mogliście zobaczyć wczoraj, kiedy był diagnozowany. Koniec końców wyszedł uszkodzony dysk, który kwalifikuje się do wymiany. Chłodzenie, które jest w takim stanie, w jakim jest. No i tyle, tak? Skonsultowałem to z klientem. Klient jest na tak, tak więc działamy. W pierwszym etapie prac zajmę się chłodzeniem, odłożę je sobie wtedy na bok. Później wymienię procesor. Procesor nie będzie kosztował klienta nic, będzie w cenie. Po prostu znalazłem taki, który u mnie zalega, a będzie lepszym rozwiązaniem i wydajniejszym niż ten, który jest tam zamontowany. Ok, pierwsze co,
wymienię termopady. Wymienię ten, ten i ten, bo są poniszczone, ten zostawię, gdyż jest jak nowy, tak? Tak więc nie ma z tym jakiegoś tam problemu. Dobra. Trochę tu zakurzymy. Dobra, radiator wygląda już jak powinien. Gdzieś mi uciekł magnesik ze śrubokręta i nie chcą mi się śrubki trzymać. Jak pech, to pech. Będzie za mały, dobra. Dotnę sobie nowe termopady. To będzie tak, taki. I drugi już pójdzie z nowego plasterka.
teraz. Zdejmiemy stare pasty termo. Dobra, tutaj został termopad, zaraz zobaczymy. Tutaj. Ale z nim również wszystko jest ok, nie ma pęknięć, ma odpowiednią grubość. Mi się wydaje tak, że to są 1,5, ja mam milimetrowe, więc nie będę tam kombinował, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Weszło. Wiecie, jeszcze jedna przymiarka. Dobra, to. Tutaj również termopadzik. Czyli tak, tam i tu, tylko tu. Robię to trochę łopatologicznie, ale dzisiaj naprawdę mało spałem i wolałbym nie strzelić jakieś gafy, typu pominę jakiś termopad czy coś. Wolę to zrobić dwa razy, ale uniknąć czy to. Co po niektóre rzeczy wolę zrobić dwa razy, ale uniknąć późniejszych poprawek. Dobra. I teraz tak. Bardzo utrudnia mi to, że gdzieś posiałem śrubokręt. Ten, który jest mi potrzebny. No ale cóż. Jak na złość, rozmagnesowały mi się śrubokręty. Nie wiem,
Rozglądam się, kręcąc te śrubki, ale nic nie widzę. Złośliwość rzeczy martwych. Po raz kolejny. Dobra, myślałem, że nie zamknąłem slotu od procesora, ale chyba mi się przewidziało. Musimy trochę po... pod dół. Oczywiście laptop zostanie jeszcze przeczyszczony dokładniej, tak? Ale chodzi mi teraz, aby ruszyć cały ten kurz. I tak, gdzieś tutaj był urwany gwint. Tylko czy tu, czy w kadłubku. Muszę to znaleźć i zerknąć, które to miejsce. Nie no, mocowania zawiasów są. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. No tutaj nie ma gwintów. Akurat. Znaczy są, ale tutaj ma w dolnej części, tak więc. Być może gdzieś. Nie no, tutaj nie. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy przy montażu. Tak, gwincik jest. Jeżeli coś tam będzie miało luzy, wszystko da się później rozkręcić ewentualnie i tak dalej i sobie podmienić. Dobra, cyk. O, wszystko weszło. Najpierw chciałbym to zrobić na tej zasadzie, że sobie go tak podłączę, aby podłączyć, zobaczę, czy procesor działa, tak, bo procesor był. Ojej, czy to gdzieś tutaj było? Tak, później to dopasuję. Ale wracając do tematu, z drugiej strony też mam coś takiego, tak więc już wiem, to pewnie było jakoś tak. Dobra, szkoda mi czasu. Tak jak powiedziałem, później to dopasuję. Teraz chciałbym podłączyć komputer. Znaczy podłączyć. Chciałbym go w miarę jakoś złożyć. Tu jeszcze powinien być palmrest najpierw na górze, no ale tak jak wspomniałem, chciałbym go złożyć tyle o ile.
cyk i zobaczyć, jak to się wszystko będzie zachowywało. Tutaj zainstalujemy już dysk, ale to pewnie w późniejszym czasie. Dysk to będzie 1 terabajt, gdyż różnica cenowa między 320, jaka tam była, a tym terabajtem jest niewielka. Dobra, tak to położymy. Chodzi o to, znaczy nie skręcam tego dokładnie z tego powodu, a nie innego, że jeżeli coś gdzieś tam mi wyrośnie, no to będę miał szybki demontaż, tak? Dobra. Szybki i łatwy. O. Głośniki w sumie niepotrzebne, no ale cyk, ten głośnik on ma gdzieś tam podpięcie, gdzieś tu. Dobra, ten se darujemy, na razie nie jest mi potrzebny. Cyk. Odegnę tylko, co by mi się nie wkręciło w wentylator. O. Tak jak mówiłem, chcę podłączyć i sprawdzić, czy komputer wystartuje na tym procesorze. Bo to istotna sprawa. Jeżeli skręciłbym komputer, a na samym końcu by wyszło, że jednak nie działa na tym procku, chociaż powinien, no ale sam procesor, jak wspomniałem, leżał u mnie w takim pudełeczku z resztą starych procesorów, tak, które nie są mi potrzebne, więc mógł się uszkodzić. Tak więc wolałbym to wykluczyć, zanim go skręcę. Dobra, procesor jest widoczny. Cyk, cyk, cyk. Klik. F10. Klik. Czyli komputer startuje. Dobra, ja teraz zajmę się montażem komputera. Wrócimy do kadru. Jak komputer już będzie w jednym kawałku wyczyszczony i tak dalej, i tak dalej. Pewnie po reinstalacji systemu wtedy sprawdzimy temperatury, jakie tam panują. A jakie panowały, to widzieliście we wcześniejszej części filmiku, który po raz pierwszy zmontowałem i wrzuciłem na kanał. No i będziemy mogli wtedy coś tam sobie jeszcze o tym powiedzieć. Na chwilę obecną ja wam dziękuję. Do zobaczenia za... Dobra, jesteśmy już na ostatnim etapie naszej naprawy, czyli na podsumowaniu i sprawdzeniu efektu. Jezu, sorry. I sprawdzeniu efektu, jaki przyniosły nam prace, które w nim wykonaliśmy, czyli te czyszczenie i wymiana dysku. W tym... No, klikaj się. W tym celu odpalimy znowu Everesta, tego
czujki temperatury. Komputer chodzi od kilku minut, temperatura procesora na oburdzeniach to 51-53 stopnie, grafika tak samo, podobnie 46-50 i dysk twardy 35 stopni. Ok, to sobie troszkę skurczę, cyk, i odpalamy 3D Marka, którego zainstalowałem wraz z nowym systemem na dysku. Zobaczymy, jakie odczyty temperatury będą nam teraz towarzyszyły po testach, które zrobi nam 3D Mark. No i tyle, tak? No, mam nadzieję, że efekt będzie znacząco lepszy, znaczy efekt temperatury będą znacząco niższe, gdyż no widzieliście, co się działo z układem chłodzenia, tak? Myślę, że powinno tam zejść przynajmniej o 30%. Dobra, ja Was na chwilkę zostawiam. Niech ten teścik sobie przejdzie. Ja za 14 minut muszę być już na miejscu, gdzie umówiłem się z kolegą, tak więc idę się przygotować. Test zajmie zapewne tam kilka minut. Po teście procesora, w sumie nie, no tak, po testach procesora, bo one tam będą chyba dwa, jak dobrze pamiętam, wyłączę 3D Marka, od razu zerkniemy sobie na temperaturki.
Ok, widzę, że jesteśmy już na pierwszym teście procesora. Nie pamiętam, na którym przerwałem nagrywanie. Przy pierwszym sprawdzę odczycie temperatur pod obciążeniem, tak więc poczekamy właśnie na ten kolejny test. No i tyle, i będziemy sobie podsumowywać te temperatury. I tyle. Sorry bardzo Wam za tą składność całego nagrania. Jakoś na początku nie miałem zamiaru tego wszystkiego łączyć w całość, tylko tak sobie wrzucić jako jeden part, drugi part, trzeci part na YouTube'a. Na koniec mnie naszło, że sobie zobaczę, jak to działa. Ja to złączyłem wszystko w MovieMakerze bez jakiegoś tam zbędnego upiększania, po prostu wrzuciłem jedno, drugie, trzecie, wstawiłem jakiś tam załącznik, tak, między jednym, drugim, trzecim filmem i tyle, tak, więcej mi nie trzeba, tak, ja nie skupiam się, żeby te filmy były jakieś piękne, zresztą nie problem to zauważyć, nie, chciałbym raczej, żeby było, no, w miarę pokazane, co, gdzie, jak. Tak więc wstrzymajcie się z komentarzami, bo mogłeś się bardziej przyłożyć. Raczej się staram przykładać do naprawy komputerów, bo to mi daje pieniądze, tak? A wrzucanie filmików na YouTube'a to po prostu taka podkładka dla klienta. Niektórzy klienci lubią sobie obejrzeć, co tam było zrobione. A i ja czasami potrzebuję wrócić do jakiegoś komputera, bo czegoś tam nie pamiętam przy demontażu. No, różnie bywa. Fajnie mieć to uwiecznione. Tak więc moje filmy są dla mnie i dla klientów. No dla Was oczywiście, jako dla moich widzów, tak? Ale no mówię, to nie jest jakiś film na galę. Ja nie jestem jakimś super youtuberem zaawansowanym, tak? A po prostu wrzucam filmiki. To jak mi się nagrało, tak się nagrało. Dobra, to już tekst grafiki, ostatnio na pewno skończyliśmy na procesorze, tylko nie pamiętam na którym teście, tak więc cyk, proszę, odczyty temperatur, jeden rdzeń 58, drugi 60, grafika 64-58, kolejno dysk 35 stopni, tak więc spadek temperatur, co po niektórych przypadkach naprawdę znaczny, nawet ponad 30%, tak więc no super. Klient na pewno odczuje zmianę, odczuje naprawę, że coś tu było zrobione, że wie, za co zapłacił. Dzięki Wam za poświęcony czas, za tolerancję a propos sklejenia tych trzech różnych filmików. Zachęcam do dyskusji pod filmem, jeżeli coś myślicie, że można było zrobić inaczej, czy macie jakieś pytania. I tyle, tak? Oczywiście subskrypcja, łapka w górę będą mile widziane, to motywuje do dalszych nagrywek i wrzucania tego na YouTube'a. Dzięki raz jeszcze, do następnego.